Hej, witam Was znowu na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na filmik, o który bardzo długo prosiliście, który już po prostu pojawiał się w komentarzach od sierpnia, abym nagrała, co jest na moim telefonie. I nagrywam to dlatego, że nie wiadomo, kiedy będę zmieniać swój telefon i kiedy będę miała okazję znowu nagrać taki filmik. Zresztą sama rozumiem chęć Waszą, że chcecie zobaczyć ten filmik, gdyż ja tego typu filmy również lubię bardzo oglądać i się inspirować aplikacjami czy po prostu wyglądem nawet. Dlatego stwierdziłam, że jak chcecie taki filmik, to mogę Wam go nagrać. Jeżeli kiedyś by coś się bardzo zmieniło albo bym zmieniła w ogóle telefon, to również nagram Wam taki update. Natomiast teraz nagrywam Wam, co mam teraz obecnie na tym oto telefonie. Od razu mówię, że nie jest to jakieś mega ciekawe rzeczy, ciekawe aplikacje, chociaż niektóre są takie rzadziej spotykane, mi się wydaje, u innych osób. Ale tak, zapraszam Was, abyście zobaczyli, co ja tutaj mam, co się u mnie tutaj kryje ciekawego. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Mój telefon to jest Samsung Galaxy S5. Taki srebrny. Czy jestem z niego zadowolona? Ogólnie to jak na razie tak. Mam go już w sumie chyba rok. Jak na razie jestem bardzo zadowolona, nie planuję wymieniać. A jakbym wymieniała, to pewnie na jakiegoś Samsunga w nowszej wersji. A teraz przejdźmy do tego, co mam, jakie mam aplikacje. Jeżeli chodzi o mój lock screen, to jest takie zdjęcie Justina. Dzisiaj jest 14 stycznia, ale jeszcze nie wiem, kiedy ten filmik dodam, bo mam zaplanowane inne. Oj, odblokowując, pojawia się nam znowu Justin, takiego zdjęcie. Lecimy od lewej strony. Na początku mam odliczania. Pierwsze jest do koncertu, a raczej już od koncertu, czyli że minęło 64 dni od koncertu. Następnie mam 2 dni do ferii, ale to już w sumie mogę usunąć, bo już tak naprawdę ferie mi się zaczęły, ale nie usunam, bo jeszcze nie wiem, co chcę w zamian stawić, i 160 dni do wakacji. Tutaj mam widget właśnie z godziną i datą. Poniżej mam Instagram, na którego Was zapraszam. Oto jest moja nazwa Instagrama, kitka00, możecie mnie tam zaobserwować. I tutaj dodaję często zdjęcia, czasem coś dodam na Instastory. I tak, dalej jest YouTube, czyli po prostu aplikacja YouTube'a, chyba nie muszę mówić, o co chodzi. Dalej jest Gmail, czyli mój mail, później mam Google Chrome, z którego w sumie często korzystam, jeżeli coś wyszukuję. Na następnej stronie mamy InstaTags, czasem stąd biorę jakieś tagi, bo jak nie mam pomysłu na swoje. Następnie jest Wysko, nie wiem, jak to się czyta, każdy w sumie czyta inaczej. Jest to po prostu aplikacja do przerabiania zdjęć. Jeżeli chcecie filmik, jak przerabiam zdjęcia, to możecie napisać w komentarzu, może zrobię. Następnie mam aplikację Spotify, z której bardzo często korzystam. Po prostu tutaj sobie słucham muzykę, tworzę playlisty i takie różne, no. Następnie jest kalendarzyk Bella, to chyba nie muszę tłumaczyć. Później jest terminarz, czyli kalendarz. Tutaj po prostu zapisuję, jaki filmik kiedy, albo jakieś wydarzenie czy coś. Tutaj mam głupią aplikację, w sumie naglądałam się Blowka i ściągnęłam i zapomniałam odinstalować. Humhorn jest to taka aplikacja dosyć w sumie zbędna, ale słuchajcie, czekaj, media. Nie wiem, czasem to włączam w szkole, jak się lekcja zaczyna, jest taka cisza, ja to raz włączam i... No ale w sumie to odinstaluję, po co mi to. Następnie jest aplikacja Pudelka, czyli coś, z czym budzę się rano, przeglądam, co się działo przez noc i takie różne. Następnie jest Blogger, czyli jest mój blog, tutaj ogarniam posty, co i jak. Następnie jest Tumblr, Twitter, później jest Manager stron na Facebooku, czyli po prostu mój fanpage Kitka. Później mam sklep Play, gdzie się pobiera aplikacje. Następnie jest mój zdjęcie mojego planu lekcji. Później jest aplikacja, a raczej widget z muzyką oraz widget z pogodą. A na ostatniej stronie w sumie nic nie ma. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co to trzymam, skoro tam nic nie ma. Na dolnym pasku są 4 tak jakby najważniejsze aplikacje, czyli telefon, wiadomości, aparat i Snapchat. Możecie mnie dodać na moim Snap, jeżeli chcecie, zaraz Wam pokażę Snapcod. O, tu jest mój aparat. Mój Snapcod jest taki, możecie teraz go sobie zeskanować i dodać mnie na Snapie, gdyż często coś tutaj dodaję.
Dobra, przejdźmy teraz do wszystkich aplikacji, jakie tu mam. Nie będę się skupiać na jakichś tam aparatach i tak dalej, po prostu szybko wymienię aplikacje firmy Microsoft. To mam OneDrive, z którego nie korzystam, OneNote też nie, Word czasem korzystam, Excel raczej nie i PowerPoint też raczej nie. Dalej mam aplikacje od Google, czyli Google, wyszukiwanie głosowe, Gmail, Dysk, Muzyka Play, Filmy Play nie korzystam, YouTube korzystam, Hangouts, chyba dobrze czytam, nie korzystam i zdjęcia tutaj z tego też nie korzystam, bo korzystam z galerii. Dalej jest aparat, to w sumie nic ciekawego, to pokazywałam. Tu jest mój prywatny Facebook, którego usunęłam, a używam tylko Messengera, ale jest. Tutaj jest galeria, czyli są jakieś moje tam albumy ze zdjęciami, może lepiej nie będę tam za bardzo... No, dobra, dalej jest InstaShot, czyli aplikacja po prostu do dawania ramek po bokach, z której czasem korzystam, ale to tak wiecie, specyficznie. Instagram był, internet, kalkulator, z którego korzystam, layout, czyli jest to taka aplikacja, w której możemy stworzyć kolaż. Dalej są mapy, muzyka, to w sumie mogę wam pokazać, jaką mam muzykę. Takie różne, bo ja zazwyczaj na Spotify włączam sobie i tam po prostu słucham, ale tutaj mam takie, wiecie, no, różne. Na następnej stronie jest odliczanie, właśnie ta aplikacja widget odliczenie, później jest plan lekcji, z którego nie korzystam, bo jak widzieliście, mam wyjęty widget ze zdjęciem, później jest pogoda XL, to jest właśnie ten widget z pogodą, który jest bardzo fajny, radio, z którego nie korzystam, S-Health, z którego kiedyś korzystam i to jest fajne, bo mogę sobie mierzyć tutaj puls, mogę sobie zapisywać, co jadłam, co ćwiczyłam, ile jeździłam, liczy mi kilometry, liczy mi kalorie, więc to było spoko, ale już teraz tego nie używam, bo po prostu za dużo czasu mi to zajmowało. S-Voice, Smart Manager to czasem, tylko tak na przeczyszczenie telefonu, tłumacz Google, z którego w sumie często korzystam, z którego często korzystam na przykład w szkole, ustawienie wiadomości, wideo, zegar, nawigacja Orange, z której czasem korzystam, później Spotify, Blogger, Aviary, jest to kolejna aplikacja do przerabiania zdjęć, na przykład mamy to zdjęcie, ale tutaj na przykład tylko zmieniam jasność i takie różne tam, wiecie, tutaj z filtrami się nie bawię. Później jest Tricky i to jest jakaś dziwna mega gra, bo w sumie miałam ją odinstalować, bo już w nią nie gram. Byłam chyba na czwartym poziomie i już w końcu nie wiem, co mam zrobić na tym czwartym poziomie. Taka trochę na logikę. Takie zadania dziwne, a w którym zadaniu nie wiedziałam po prostu, co zrobić, zaraz zobaczycie. Taka dosyć dziwna, powiem wam. Jeżeli będziecie wiedzieli, co robić w tym zadaniu, którego nie umiem zrobić, to możecie mi napisać. Na przykład, co jest najbliżej nas. O, i teraz jest to zadanie, którego nie umiem zrobić. Stop my tears. I nie wiem, co mam zrobić. Po prostu no, nic nie działa, więc jakbyście wiedzieli, to możecie napisać. Jest Pinterest, czyli takie po prostu z inspiracjami różnymi, czasem z niej korzystam, jak na przykład jakiś makijaż szukam czy coś, to jest bardzo fajna, polecam aplikację, po prostu są zdjęcia. Możecie sobie wyszukiwać makijaż albo stroje halloweenowe, co sobie zamarzycie. Dalej jest te Instatext, no właśnie później jest te Tap Tap Dash. Jest to gra, w którą gram nałogowo, jak po prostu ja na przykład autobusem, nudzi mi się, zobaczcie, 98 poziom, więc no już trochę w nią gram. I to jest taka, o, że sobie skaczecie. Chwila. Włączę głos, bo bez głosu, bo ja sobie wyłączam i włączam muzykę, ha. O, to najlepsze jest z głosem. Takie, to jest czasem coś się robi coraz szybciej, coraz trudniej i wiecie, tak się gra i się gra i się gra tak cały czas. Następnie jest Follower Insight. Insight, tak, w sumie Insight mogę przeczytać. I jest to aplikacja, gdzie sprawdzam, kto mi daje unfollow na Instagramie. I tutaj wszyściutko mi się wyświetla, kto mi dał unfollow. Zobaczcie, followers lost, tylko klikam i po prostu wyświetla mi się, kto dał mi unfollow. Więc nieładnie. Dalej mam aplikację Plus Download i jest to aplikacja, która zezwala po prostu na pobieranie filmów z na przykład Instagrama czy z Twittera. Tutaj Twitter Downloader też używam, a Screen Recorder to było, jak na przykład nagrywałam ekran w telefonie. To jest fajna apka.
właśnie pomaga nagrywać ekran telefonu Bitmoji, czyli właśnie te emotki na Snapie, które tworzymy, Messenger, mówiłam. I no, to są wszystkie moje aplikacje, więc tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego. Okej, i to wszystko, co mam w swoim telefonie, co chciałam Wam pokazać, bo oczywiście nie będę przychodzić do jakiejś galerii, wnikać w moje notatki, maile i tak dalej. Więc to było wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że w końcu zaspokoiłam Waszą ciekawość, że jesteście zadowoleni, że nagrałam taki filmik, więc dajcie mi za to dużą łapkę w górę. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zasubskrybujcie go, nie wiem, tutaj albo tutaj. Wbijajcie na mojego Insta, gdzie możecie mnie właśnie zaobserwować, no Snapa. W międzyczasie zrobiło się mnóstwo reklam moich social mediów, ale trudno. Więc wszystko macie podane w opisie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.